Ziemia nie przyrzekła mi nieśmiertelności. Śmierć w duszy. Przyjechałem do Pragi o 6 wieczór. Bagaż zaniosłem od razu do przechowalni. Miałem 2 godziny na znalezienie hotelu i wypełniało mnie szczególne poczucie wolności, odkąd nie ciążyły mi już moje 2 walizki. Z dworca ruszyłem wzdłuż ogrodów i znalazłem się nagle w samym centrum, na placu Świętego Wacława, przelewającym się od ludzi o tej porze. W oku 1 000 000 istot, które żyły dotąd i z których egzystencji nic do mnie nie dotarło. Żyły. Byłem o 1000 kilometrów od mojego kraju. Nie rozumiałem ich języka. Wszyscy szli szybko. I wyprzedzając mnie, wszyscy się ode mnie odłączali. Zgubiłem krok. Miałem mało pieniędzy. Na 6 dni. Potem mieli przyjechać przyjaciele. Ale i to budziło we mnie obawy. Zacząłem więc rozglądać się za skromnym hotelem. Byłem w nieznanym mieście. Wszystko wokół mnie pełne było świateł, śmiechów i kobiet. Szedłem teraz szybciej. Ten pospieszny krok miał w sobie coś z ucieczki. Około 8, zmęczony, dotarłem do Starego Miasta. Hotel o skromnym wyglądzie i takimże wejściu wydał mi się zachęcający. Wchodzę. Wypełniam formularz, biorę klucz. Pokój 34, na 3. piętrze. Otwieram drzwi. Wnętrze bardzo luksusowe. Szukam ceny. Jest 2-krotnie wyższa niż myślałem. Sprawa pieniędzy staje się drażliwa. Muszę żyć jak najtaniej w tym wielkim mieście. Niepokój, niejasny jeszcze przed chwilą, nabiera kształtów. Nie czuję się dobrze. Pusty, wydrążony od środka. Moment jasności jednak. Przepisywano mi zawsze, słusznie czy niesłusznie, najzupełniejszą obojętność w sprawach pieniężnych. Skąd więc ten głupi lęk? Tymczasem myśl pracuje. Trzeba zjeść, wyjść znowu i szukać skromnej restauracji. Na żaden posiłek nie powinienem wydać więcej niż 10 koron. Ze wszystkich restauracji, które mijam, najtańsza wygląda najmniej ponętnie. Maszeruję tam i z powrotem. W restauracji zauważyli już moje manewry. Trzeba wejść. Jest to ciemnawa piwnica, ozdobiona pretensjonalnymi freskami. Klientela dość pomieszana. Kilka dziewczyn w kącie pali papierosy i rozmawia poważnie. Mężczyźni jedzą, większość bez wieku i bez barwy. Kelner, kolos w zatłuszczonym smokingu, zwraca ku mnie ogromną twarz bez wyrazu. Szybko, na chybił trafił, pokazuje mu na karcie jakąś niezrozumiałą dla mnie nazwę. Ale nie wygląda na to, że obejdzie się bez wyjaśnień. Kelner zadaje mi pytanie po czesku. Odpowiadam przy pomocy tej odrobiny niemieckiego, którą znam. Nie zna niemieckiego. Ogarnia mnie zdenerwowanie. On woła jedną z dziewczyn, która zbliża się w pozie klasycznej, lewa ręka na biodrze, w prawej papieros i wilgotny uśmiech. Siada przy moim stole i pyta po niemiecku, najwyraźniej znając ten język równie licho jak ja. Wszystko się wyjaśnia. Kelner chciał mi polecić specjalność kuchni. Ryzykuję, zgadzam się na specjalność kuchni. Dziewczyna mówi do mnie, ale już nic nie rozumiem. Potakuję, oczywiście z największym przejęciem, na jakie mnie stać. Ale jestem tu obcy. Wszystko mnie drażni, nie czuję już głodu. I wciąż to bolesne, ostrze we mnie i ściśnięcie w środku. Zamawiam dla niej piwo. Znam przecież obyczaje. Zjawia się specjalność kuchni. Zabieram się do jedzenia. Klajster z mąki i mięsa, mydlący wskutek nieprawdopodobnej ilości kminku. Ale myślę o czym innym, o niczym raczej, patrząc na grube i uśmiechnięte usta kobiety siedzącej naprzeciw. Może myśli, że to propozycja? Jest teraz przy mnie i już się lepi. Powstrzymuję ją machinalnym gestem. Była brzydka. Często myślałem, że gdyby ta dziewczyna była piękna, uniknąłbym wszystkiego, co nastąpiło potem. Bałem się zachorować tu pośród tych wszystkich ludzi gotowych do śmiechu.
Jeszcze bardziej bałem się samotności w moim pokoju hotelowym, bez pieniędzy i bez żaru, zdany na siebie i swoje nędzne myśli. Dziś jeszcze zapytuję się z zawstydzeniem, jak to się stało, że ta dzika i tchórzliwa istota, jaką byłem wtedy, wydostała się ze mnie. Wyszedłem. Włóczyłem się po starym mieście, ale niezdolny już dłużej do sam na sam ze sobą, wróciłem do hotelu. Położyłem się i czekałem na sen, który przyszedł niemal natychmiast. Każdy kraj, gdzie się nie nudzę, jest krajem, który mnie niczego nie uczy. Takimi zdaniami starałem się podnieść na duchu. Czy mam opisywać następne dni? Wróciłem do mojej restauracji. Rano i wieczór udziałem moim było straszliwe danie z kminkiem, od którego robiło mi się niedobrze. W rezultacie przez cały dzień zbierało mnie na wymioty, ale opierałem się, wiedząc, że trzeba się odżywiać. Czym to było zresztą w porównaniu z ceną, jaką musiałbym zapłacić, gdybym chciał zmienić restaurację? Tu przynajmniej mnie znano. Uśmiechano się do mnie i nikt już do mnie nie mówił. Lęk tymczasem rósł. Za bardzo byłem zajęty tym ostrzem tkwiącym w moim mózgu. Postanowiłem zorganizować sobie czas, znaleźć w dniu punkty oparcia. Leżałem w łóżku możliwie najdłużej, co odpowiednio skracało dzień. Potem ubierałem się i metodycznie zwiedzałem miasto. Gubiłem się we wspaniałych barokowych kościołach, usiłując w nich znaleźć ojczyznę, ale opuszczałem je bardziej jeszcze pusty i zrozpaczony, po tym nieudanym sam na sam ze sobą. Błąkałem się nad Wełtawą, przeciętą spienionymi zaporami. Spędzałem długie godziny na pustym i milczącym Hradczynie. W cieniu katedry i pałaców, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, mój samotny krok głośno odbrzmiewał na ulicach. Gdy docierało do mojej świadomości, ogarniała mnie panika. Jadłem kolację wcześniej i kładłem się o 8:30. Słońce odrywało mnie od siebie samego. Kościoły, pałace i muzea. Próbowałem uśmierzyć ten lęk dziełami sztuki. Chwyt klasyczny. Od buntu ratować się melancholią. Ale na próżno. Ledwo tylko wyszedłem, byłem obcy. Raz jednak w barokowym klasztorze na skraju miasta, w łagodnej porze zmierzchu, gdy dzwony powoli dzwoniły i grona gołębi zawisły wokół starej wieży, zapach ziół jakby i nicości zrodził we mnie ciszę całą wypełnioną łzami i byłem już krok od wyzwolenia. Wróciwszy wieczorem, napisałem jednym tchem to, co następuje. Powtórzone wiernie, bo w tej emfazie nawet odnajduję złożoność moich ówczesnych odczuć. I jakich innych korzyści szukać w podróży? Oto jestem bez żadnego stroju. Miasto, którego szyldów nie umiem czytać. Dziwne litery, z którymi nie łączy żadna bliskość, nie mając do kogo przemówić, nie mogąc na żadną rozrywkę liczyć. Nic nie wydrze mnie z tego pokoju, dokąd dochodzą odgłosy obcego miasta. Nic nie powiedzie ku światłu domu, ku miejscu, które kocham. Mam wołać, krzyczeć? Zjawią się obce twarze. Kościoły, złoto, kadzidło, wszystko odrzuca mnie w codzienność, gdzie ceną każdej rzeczy jest mój lęk. Kurtyna przyzwyczajeń, utkana z gestów i słów, które uciszają serce, odsuwa się z wolna i widać bladą twarz niepokoju. Człowiek sam na sam ze sobą. Żądam, aby był szczęśliwy, a jednak dlatego właśnie podróż oświeca. Wielka niezgoda rodzi się między człowiekiem i przedmiotami. Do mnie, odpornego serca, łatwiej przenika muzyka świata. W tym wielkim ogołoceniu samotne i nędzne drzewo staje się najczulszym i najbardziej kruchym z obrazów. Dzieła sztuki i uśmiechy kobiet, ludzie na swojej ziemi, pomniki, w których streszczają się wieki, wzruszający i dostrzegalny pejzaż podróży,
I potem, u końca dnia, ten pokój hotelowy, gdzie jakiś nowy głód duszy rodzi się we mnie. Nie muszę jednak dodawać, że były to bajki, żebym mógł zasnąć. I wiem teraz, że z Pragi pozostał mi zapach ogórków w occie, które sprzedają na każdym rogu i które się je na ulicy. Ten ostry i kwaśny zapach budził mu niepokój i wzmagał go, ledwo przekroczyłem próg hotelu. To i może jeszcze pewna melodia na akordeon. Grywał ją pod moimi oknami bez ręki ślepiec. Siedząc pośladkiem przytrzymywał instrument i naciskał klawisze zdrową ręką. Zawsze była to ta sama dziecinna i czuła melodia, która budziła mnie rano i wtrącała natychmiast w rzeczywistość bez dekoracji, w której się szamotałem. Przypominam sobie również, że na brzegu Wełtawy stawałem nagle, bezbronny wobec tego zapachu albo tej melodii i mówiłem do siebie szeptem: co to znaczy? Co to znaczy? Ale nie doszedłem jeszcze wówczas do kresu. Czwartego dnia, około 10 rano, przygotowywałem się do wyjścia. Chciałem zobaczyć pewien żydowski cmentarz, którego nie mogłem znaleźć poprzedniego dnia. Zapukano do drzwi sąsiedniego pokoju. Po chwili zapukano znowu. Długo tym razem, ale najwidoczniej daremnie. Ktoś schodził ciężkim krokiem po schodach. Nie zastanawiając się nad tym, pusty od środka, marudziłem jeszcze trochę, zabrawszy się do odczytywania sposobu użycia kremu do golenia, którego używałem zresztą od miesiąca. Dzień był duszny. Z zasnutego nieba miedziany poblask schodził na wieże i kościoły starej Pragi. Jak co dzień sprzedawcy gazet zachęcali do kupienia Narodni Polityka. Z trudem wydobyłem się z ogarniającego mnie osłupienia. Ale wychodząc napotkałem posługacza uzbrojonego w klucze. Stanąłem. Posługacz zapukał znowu. Potem raz jeszcze próbował otworzyć drzwi. Bez skutku. Drzwi były widać zamknięte na zasuwkę od wewnątrz. Ponowne pukanie. Pukanie odbrzmiewało w pokoju tak głucho i ponuro, że zgnębiony wyszedłem, nie chcąc o nic pytać. Ale na ulicy ścigało mnie bolesne przeczucie. Jak mam zapomnieć głupią twarz posługacza, jego lakierowane, dziwacznie wygięte buty i brak guzika przy marynarce. Zjadłem w końcu obiad, ale z rosnącą wciąż odrazą. Około drugiej wróciłem do hotelu. Szepty personelu na dole. Od razu wszedłem na schody, by szybciej zobaczyć to, czego oczekiwałem. I to było to. Przez na współuchylone drzwi pokoju widać było tylko wielką, niebiesko pomalowaną ścianę, ale przytłumione światło, o którym już wspomniałem, rzucało na ten ekran cień trupa wyciągniętego na łóżku i cień policjanta stojącego na straży przy ciele. Dwa cienie przecinały się pod kątem prostym. To światło mną wstrząsnęło. Autentyczne, prawdziwe światło życia. Popołudnia życia. Światło, w którym widzi się, że się żyje. On nie żył. Sam w swoim pokoju. Wiedziałem, że to nie samobójstwo. Wszedłem szybko do mojego pokoju i rzuciłem się na łóżko. Człowiek, jak wielu innych, mały i gruby, jeśli wierzyć cieniowi. Na pewno od dawna już nie żył, a życie szło swoim trybem w hotelu, aż służący wpadł na pomysł, by zastukać. Przejechał do hotelu bez żadnych podejrzeń i umarł samotnie. Ja przez ten czas czytałem reklamę kremu do golenia. Popołudnie spędziłem w stanie ducha, który trudno mi opisać. Leżałem wyciągnięty, z pustą głową i ściśniętym sercem. Obcinałem sobie paznokcie. Liczyłem rowki parkietu. Gdybym potrafił doliczyć do 1000, przy 50 czy 60 był koniec. Nie mogłem liczyć dalej. Nie słyszałem hałasów z ulicy. Raz tylko dobiegł mnie z korytarza zduszony głos. Głos kobiety mówiącej po niemiecku. Był taki dobry. Wówczas pomyślałem rozpaczliwie o moim mieście na brzegu Morza Śródziemnego. O letnich wieczorach, które tak kocham,
łagodnych w zielonym świetle i pełnych młodych, pięknych kobiet. Od kilku dni nie powiedziałem ani słowa i serce pękało mi od powstrzymywanych krzyków i buntów. Płakałbym jak dziecko, gdyby ktoś otworzył mi ramiona. Pod wieczór, złamany zmęczeniem, wpatrywałem się obłędnie w zatrzask u drzwi, z głową bez jednej myśli i popularną melodią akordeonu w uszach. Byłem u kresu. Nie ma ojczyzny, nie ma miasta, nie ma hotelowego pokoju, nie ma imienia. Szaleństwo czy zwycięstwo, upokorzenie czy natchnienie. Dowiem się czy zginę. Zapukano do drzwi i weszli moi przyjaciele. Byłem uratowany. Nawet jeśli na manowcach. Sądzę, że powiedziałem: cieszę się, że was widzę, ale jestem pewien, że na tym skończyły się moje zwierzenia i że w ich oczach pozostałem tym samym człowiekiem, z którym się rozstali. Niedługo potem opuściłem Pragę. Na pewno interesowałem się tym, co zobaczyłem później. Mógłbym przypomnieć pewną godzinę na małym cmentarzu gotyckim w Budziszynie, olśniewającą czerwień pelargonii, niebieski poranek. Mógłbym mówić o niekończących się równinach Śląska, niewdzięcznych i bezlitosnych. Przejeżdżałem tamtędy o świcie. W mglistym i tłustym świetle ptaki leciały ciężko nad lepką ziemią. Polubiłem także łagodne i poważne morawy, ich czyste przestrzenie i drogi wysadzone śliwami o cierpkich owocach. Nie opuszczało mnie jednak oszołomienie człowieka, który zbyt długo patrzył w szczelinę bez dna. Przyjechałem do Wiednia i zostałem tam przez tydzień, ale wciąż czułem się własnym więźniem. A jednak w pociągu, który wiózł mnie z Wiednia do Wenecji, czegoś wypatrywałem. Byłem jak rekonwalescent, którego karmiono bulionami i który myśli o smaku pierwszego kawałka chleba. Rodziło się światło. Wiem teraz, byłem gotów do szczęścia. Powiem tylko o 6 dniach, które spędziłem w pobliżu Vincenzy. Jestem tam jeszcze, lub raczej odnajduję tam siebie niekiedy. Vincenza powraca do mnie w zapachu rozmarynu. Wjeżdżam do Italii. Ziemia stworzona dla mojej duszy. Zbliża się, rozpoznaję kolejno jej znaki. Oto pierwsze domy o łuskowych dachówkach. Winorośl przy murze pobłękitniałem od siarki. Bielizna rozwieszona na podwórzach, przedmioty w nieładzie, niedbale ubrani ludzie i pierwszy cyprys. Tak wątły, a tak przecież prosty. Pierwsza oliwka, zakurzone drzewo figowe, zacienione place w miasteczkach włoskich, południowe godziny, kiedy gołębie szukają schronienia, powolność i lenistwo, w których zatraca się bunt duszy, niepokój zwolna zmierza ku łzom. I potem Vicenza. Dni w jednakim rytmie, od świtu pełnego wrzasku kur, aż do wieczora, który spada miękko za cyprysami, niezrównany, słodki i czuły, długo mierzony śpiewem cykad. Ta cisza wewnętrzna, która jest ze mną, rodzi się z tego powolnego biegu, w którym dzień przechodzi w dzień inny. Czego mogę chcieć jeszcze w tym pokoju, otwartym na równinę, wśród starych mebli i koronek robionych szydełkiem? Całe niebo jest na mojej twarzy i wydaje mi się, że mógłbym zawsze trwać w rytmie tych dni, nieruchomy w ich stałym obrocie. Doznaję jedynego szczęścia, do jakiego jestem zdolny, uważnej i przyjaznej świadomości. Chodzę przez cały dzień ze wzgórza ku Vicenzy albo przed siebie polami. Każda napotkana istota, każdy zapach z ulicy otwierają moje serce do miłości. Młode kobiety opiekujące się wakacyjną kolonią, trąbka sprzedawcy lodów, jego wózek to przenośna gondola na kółkach, stragany z owocami, czerwone arbuzy o czarnych pestkach, przezroczyste i lepkie winogrona. Wszystko to są punkty oparcia dla kogoś, kto nie umie być sam. Ale cierpki i delikatny flecik cykad,
zapach wody i gwiazdy w nocy sierpniowej, pachnące ścieżki pomiędzy pistacjami i trzcinami. Wszystko to są znaki miłości dla kogoś, kto musi być sam. Tak mijają dni. Po olśniewających godzinach słońca przychodzi wieczór przybrany w złoto zachodu i czerń cyprysów. Idę wówczas ku cykadom, które słychać z daleka. W miarę jak się zbliżam, ich śpiew przygasa, a potem ustaje. Idę powolnym krokiem, czując na sobie ciężar tego gorającego piękna. Za mną cykady podejmują swój śpiew. Sekret tego nieba, skąd spada obojętność i piękno. W ostatnim blasku światła czytam na frontonie willi In magnificentia nature resurgit spiritus. Tu trzeba stanąć. Pierwsza gwiazda, potem trzy światła na wzgórzu naprzeciw i nagle zapada noc, której nic nie zapowiedziało. Szept i wiatr w krzakach za mną. Dzień odszedł, pozostawiając mi swoją słodycz. Nie zmieniłem się, oczywiście, tyle tylko, że nie byłem już sam. W Pradze dusiłem się wśród murów. Tu znajdowałem się wobec świata i mogłem wypełniać ten świat kształtami do mnie podobnymi. Bo nie mówiłem jeszcze o słońcu. Podobnie jak trzeba mi było wiele czasu, abym zrozumiał moją miłość do świata biedy, w którym upłynęło moje dzieciństwo, tak teraz dopiero mogłem pojąć nauki słońca i ziemi, skąd się wywodzę. Blisko południa szedłem ku znanemu mi miejscu, górującemu nad ogromną równiną Wicenzy. Słońce było niemal w zenicie, niebo mocno błękitne i nasycone powietrzem. Światło spadało na stoki wzgórz, kładło cały swój żar na cyprysach i oliwkach, na białych domach o czerwonych dachach. Potem ginęło w dymiącej słońcem równinie. I za każdym razem to samo poczucie ogołocenia. Poziomy cień małego, grubego mężczyzny trwał we mnie. Na tych równinach w słońcu i kurzu, na wzgórzach nagich i pokrytych skorupą spalonych traw, dotykałem kształtu nicości, pozbawionego wszelkiego powabu. Był we mnie i powracałem do siebie. Stawałem twarzą w twarz z moim utajonym lękiem. Lęk z Pragi i nie ten jednocześnie. Jak to wytłumaczyć? Włoska równina, pełna drzew, słońca i uśmiechu, najdoskonalej pozwalała mi pochwycić tamtą śmierć i nieludzkość towarzyszące mi od miesiąca. Tak. Pełnie bez łez, spokój bez radości dawały jasną świadomość tego, co nie budziło już lęku, wyrzeczenia się i obojętności. Tak ktoś, kto ma umrzeć i wie, że umrze, nie interesuje się już losem swojej żony, chyba że to powieść. Wypełnia to, do czego jest powołany, a powołany jest, aby był egoistą, to znaczy, by poznał rozpacz. Ta ziemia nie przyrzekła mi nieśmiertelności. Cóż mi po życiu duszy, jeśli nie będę miał oczu, by widzieć Wicenzę, ani rąk, by dotykać winogron z Wicenzy, ani skóry, by czuć dotknięcie nocy w drodze z Monte Berico do Villa Valmarana. Tak, wszystko to było prawdą, ale razem ze słońcem docierało do mnie coś, czego nie potrafię dobrze wyrazić. U skraju tej ostatecznej świadomości wszystko się łączyło, i życie zdawało mi się jedną całością, którą albo trzeba przyjąć, albo odrzucić. Jeśli wielkość była mi niezbędna, to odnajdowałem ją w owym punkcie, gdzie moja najgłębsza rozpacz stykała się z obojętnością jednego z najpiękniejszych pejzaży świata. I tu było źródło siły, odwagi i świadomości. Tej rzeczy tak trudnej i tak paradoksalnej było dość dla mnie. Być może przerysowałem to, co wówczas czułem tak dobrze. Powracam zresztą często do Pragi i strasznych dni, które tam przeżyłem. Odnalazłem moje miasto. Niekiedy tylko cierpki zapach ogórka i octu budzi we mnie niepokój. Trzeba mi wtedy pomyśleć o Wicenzy. Ale Praga
i ona są mi jednakowo drogie i nie potrafię oddzielić mojej miłości światła i życia od intymnego związku z rozpaczliwym doświadczeniem, które chciałem opisać. Można to wszystko zrozumieć, a także i to, że nie chcę wybierać. Na przedmieściu Algieru jest mały cmentarz zamknięty żelazną bramą. Jeśli iść tym cmentarzem do końca, ukaże się dolina i zatoka w głębi. Można zatracić się w tym widoku, który ofiarowuje morze, ale za powrotem trafia się na tabliczkę na opuszczonym grobie. Wieczny żal, głosi napis. Na szczęście są idealiści, którzy załatwiają wszystko. W tym opowiadaniu z pozoru mamy znowu, jak to zwykle u Camus, do czynienia z czymś skrajnie niefilozoficznym, w takim sensie, że niesystematycznym. To znaczy, bardzo skupieni jesteśmy na śledzeniu nawet nie tyle przemyśleń, wrażeń, odczuć głównego bohatera. I zwracam na to tylko uwagę, dlatego że to zdaje się w ogóle być dla Camus po pierwsze ważniejsze niż jakieś abstrakcyjne pojęcia filozoficzne, a po drugie filozoficznie bardziej wartościowym materiałem. Ale od razu też zaczynamy się zastanawiać, jak my byśmy, to znaczy, no bo gdy czytamy o czyichś doświadczeniach, to wydaje mi się, że całkiem naturalne jest myślenie o własnych i jak my byśmy reagowali na podobne sytuacje, czy też jak reagowaliśmy na podobne sytuacje. Ciekawe jest to, że dla tego głównego bohatera, bo tak pierwotnie można by było mieć takie wrażenie, że sama obcość sprawia mu problem. To znaczy, że sam fakt, że znajduje się w obcym miejscu, jest już z góry czymś dla niego złem. I w pewnym sensie, gdy jedzie do tej Italii, to jego losy się nieco odmieniają, bo ta Italia jest odzwierciedleniem jego własnej ojczyzny, czy też dobrych, czy pozytywnych wspomnień. Czuje się bardziej u siebie, czyli jest mniej obco. I zastanawiam się tak naprawdę, na ile można uniwersalizować ten przykład, a na ile świadczy on o bardzo osobliwym charakterze głównego bohatera, bo ten zwrot, tak, ten opis, tutaj zaraz go znajdę, gdy wraca on do swojego hotelu i wróciwszy wieczorem napisałem jednym tchem to, co następuje. Powtórzony wiernie, bo w tej emfazie nawet odnajduję złożoność moich ówczesnych odczuć. I tu taki cytat tego, co bohater pisał. I jakich innych korzyści szukać w podróży? Oto jestem bez żadnego stroju, miasto, którego szyldów nie umiem czytać, dziwne litery, z którymi nie łączy żadna bliskość, nie mając do kogo przemówić, nie mogąc na żadną rozrywkę liczyć, nic nie wydrze mnie z tego pokoju, dokąd dochodzą odgłosy obcego miasta. Nic nie powiedzie ku światłu domu, ku miejscu, które kocham. Mam wołać, krzyczeć, zjawią się obce twarze. Kościoły, złoto, kadzidło, wszystko odrzuca mnie w codzienność, gdzie ceną każdej rzeczy jest mój lęk. Kurtyna przyzwyczajeń utkana z gestów i słów, które uciszają serce. Odsuwa się zwolna i widać bladą twarz niepokoju. Człowiek sam na sam ze sobą, żądam, aby był szczęśliwy. A jednak dlatego właśnie podróż oświeca. Wielka niezgoda rodzi się między człowiekiem i przedmiotami. Do mnie, odpornego serca, łatwiej przenika muzyka świata. W tym wielkim ogołoceniu samotne i nędzne drzewo staje się najczulszym i najbardziej kruchym z obrazów. Dzieła sztuki i uśmiechy kobiet, ludzie na swojej ziemi, pomniki, w których streszczają się wieki, wzruszający i dostrzegalny pejzaż podróży. I potem, u końca dnia, ten pokój hotelowy, gdzie jakiś nowy głód duszy rodzi się we mnie,
Koniec cytatu i autor pisze dalej, nie muszę jednak dodawać, że były to bajki, żebym mógł zasnąć. To znaczy, ewidentnie, no, bo cały ten bardzo piękny cytat, którego można by analizować i należałoby analizować, to zarazem autor sam, w sensie autor, główny bohater sam dla siebie, traktuje jako w pewnym sensie rozpaczliwą próbę przesłonięcia lęku i osamotnienia jakimś sensem. I to jest oczywiście jeden z głównych wątków piśmiennictwa, podejścia, trochę nieśmiale nazwy to filozofii Camus, że uciekamy od doświadczenia świata w wymyślaniu sensu świata. I nawet to, jak to, na co na początku zwróciłem uwagę, tak, że to pozornie mamy tu do czynienia z bardzo osobistymi wrażeniami i można zadać sobie pytanie, co to ma wspólnego z filozofią. Czy Camus sugeruje, że wszyscy byśmy reagowali tak samo, znajdując się w obcym miejscu, czy co Camus chce nam powiedzieć o człowieku za pośrednictwem tej postaci, tak bardzo skupionej na sobie i na swoich odczuciach. I myślę, że to, co Camus, znaczy tutaj zaczyna już jawić się to, co Camus chce nam powiedzieć, mianowicie, że ten, kto myśli o sobie, że może być ponad czymś takim, to znaczy ten, kto myśli o sobie, że główny bohater to jest przykład takiej skrajnej subiektywizacji, czy też wręcz może narcysyzmu, przesadnego skupiania się na własnych uczuciach, to tak naprawdę taki jest człowiek. I tak jak ten główny bohater siada i pisze te akapity, nadające w pewnym sensie jakiś wymiar filozoficzny własnym doświadczeniom w Pradze, tak właśnie my, myśląc o sobie, że jesteśmy bardziej poukładani, że to my w ogóle nie podchodzimy do rzeczywistości, do życia, do świata, tak jak ten główny bohater, którego wręcz można by oskarżyć o brak samoświadomości, w sensie zachowuje się jak człowiek we mgle. Czyż on nie wie? I tu no właśnie wie, pisze o tym. Ale pisze o tym, o sensie podróży, też z poczucia lęku. Dla mnie z kolei ten fragment jest taką inspiracją, która pociąga w zupełnie innym kierunku. To jest takie miejsce, które pozwala nam zdefiniować samotność. To jest bardzo, bardzo ciekawe, bo oczywiście słuchając tego opowiadania, no to się zgadzamy, no, jak człowiek ląduje w obcym miejscu, jest samotny. Ale co wywołuje tę samotność? Tutaj nasz główny bohater nie tęskni do ludzi. Nawet do tych swoich przyjaciół. Ci jego przyjaciele to trochę taki bankomat, że w sumie jakby miał tę gotówkę, no to koło bezpieczeństwa by było i by wystarczyło. Okazuje się, że dla niego miarą samotności jest niezdolność komunikacji. Na takich zasadach, jakich by sobie życzył. I właśnie te szyldy, tak? Coś, co dla wszystkich jest jasne, łatwe, automatycznie odczytywalne, tak? Czyli szyldy sklepów, wszelkie witryny, ten nieznany alfabet, obce znaki, jedzenie, nie takie. No nie wiem, to myślę, że wiele osób, które było
w Pradze czy w ogóle w Czechach, no ja mam takie doświadczenie. Bardzo dobre jedzenie, tylko czemu tam jest tyle kminku? Widocznie to dotyczy wszystkich obcych. To znaczy, jak lądujemy gdzieś poza naszym środowiskiem, to z automatu odnosimy do tego, co już znamy. No i te knedle, bardzo dobre. Tylko dlaczego mają kminek? To jest też ciekawe. Ja to bym jeszcze odniosła się do tego, co czytaliśmy poprzednio. Tam jest taki fragment dotyczący stawania się człowiekiem, nabierania naszego człowieczeństwa poprzez odrabianie prac domowych. Wydaje się to być bardzo zaskakujące na pozór, ale jeśli potraktujemy człowieczeństwo, definicję człowieczeństwa jako coś, co czyni nas innym niż wszystkie istoty żywe na naszej planecie, no to się okaże, że odrabianie pracy domowej czyni nas innym. Bo wykonujemy coś, czego nie robią inne zwierzęta, rośliny, grzyby czy bakterie. Bo nie jest to rzecz bezpośrednio związana z naszym przetrwaniem. To odrabianie pracy domowej, a z drugiej strony jest to niezwykle mozolne, szalenie irytujące i wręcz, nie wiem, ale wydaje mi się, że śmiało można powiedzieć, większość, jeśli nie wszystkie dzieci odrabiające pracę domową, przynajmniej od czasu do czasu, jeśli nie zazwyczaj, mają poczucie krzywdy, że ktoś im każe to robić. I tutaj Kami o tym mówi, że to jest właśnie stawanie się człowiekiem. Ten fragment z poprzedniego opowiadania, dwie strony tego samego, brzmiał: być człowiekiem, to tylko się liczy. Babka umrze, potem matka, on. Matka drgnęła, przelękła się. Wygląda idiotycznie, tak na nią patrząc. Niech idzie odrobić lekcję. Dziecko odrobiło lekcję. Jest dziś w nędznej kawiarni. Jest teraz człowiekiem. Prawda, że to się liczy? Trzeba jednak przyznać, że nie, skoro odrabianie lekcji i zgoda na to, aby być człowiekiem, prowadzi tylko do starości. Tak, i tutaj mamy też to... Pojawia nam się ta beznadzieja bycia człowiekiem. Z jednej strony, no, człowieczeństwo jest jakimś sukcesem, no ale na koniec jest starość i śmierć. To jest w ogóle bardzo, bardzo naprawdę z jednej strony proste i trafne, jak Kami odnosi się do idei śmierci jako czegoś zwykłego, naturalnego, koniecznego. A z drugiej strony, jak to się stało w obecnych, znaczy w latach 20. XXI wieku, jakieś egzotyczne. Nawet w obecnej sytuacji, to po prostu ten lęk przed śmiercią jako przed czymś, co nie powinno mieć miejsca. Traktowanie śmierci jako czegoś, jakiejś niezasłużonej kary, jako czegoś, co nas nie powinno spotkać. Gdzie Kami w tym opowiadaniu, które dzisiaj czytamy, tam też w którymś momencie tak prosto, trafnie, jak to Kami, że nikt nam na tej planecie nie dawał gwarancji na wieczne życie, tak? Że to, czy po prostu, skoro się urodziłeś, to umrzesz. No nie, jakby to nie jest... I wszystko to, co masz, i wszystko to, co możesz, to stawać się człowiekiem każdego dnia. Po to, żeby w tej starości umrzeć. Czy po starości, czy nie starości. No tam nikt nie wie, kiedy... czy zazwyczaj nie wiemy, kiedy się nasze życie kończy. Ale tak czy siak wszyscy umrzemy. I pytanie, czy zostawimy po sobie człowieczeństwo, ludzkość w lepszym stanie, niż go zastaliśmy. Czy ta idea taka, jaka nam się tutaj pojawia, w sensie takie nowym, właśnie lat 20. XXI wieku, wypierania się tego naturalnego człowieczeństwa. To znaczy,
rzeczy, które są najbardziej naturalne na świecie, jak urodzić się i umrzeć, są niestosowne, a nie daj Boże się zestarzeć. No toż to jest już w ogóle absolutne faux pas na salonach. No jak można mieć zmarszczki? No jak można wyglądać staro? No przecież nie można wyglądać staro. To z kolei wydaje mi się jakimś największym paradoksem, jaki ludzkość osiągnęła. To znaczy z jednej strony mamy ten przekaz o tym, że tutaj wolność, tolerancja do wszystkiego, to body positive i tak dalej, to no tralala, ale tak fajnie, możemy sobie o tym poopowiadać, ale jakby co, powiększamy usta i robimy operację nosa. Coś zupełnie niezwykłego, to znaczy jakby komunikujemy o tym, o tej naturalności, o bliskości z planetą, tralala, i z drugiej strony robimy coś dokładnie przeciwnego. Wypieramy śmierć, wypieramy starość. To zupełnie jakaś taka sprzeczność komunikatów w sytuacji prostej. Urodziłeś się, to umrzesz. Nie ma innej możliwości. I rób wszystko, żeby twoje człowieczeństwo było jak najbardziej szlachetne w twoim własnym człowieczeństwie. Wydaje mi się, że samotność, bo to też jest takie bardzo ludzkie, że samotność jest bardzo ciekawą miarą człowieczeństwa, bo dla każdego z nas samotność jest czymś innym, tak jak człowieczeństwo jest czymś innym. Tutaj mamy tego bohatera, który tam zaznacza w którymś momencie, że ileś czasu nie mówił. No bo co ma mówić? Mówi w języku, który nie pełni funkcji komunikacji w miejscu, gdzie jest. Nie działa po prostu. Ten język nie działa. Czyli taka typowa nasza ludzka, człowiecza cecha, jak komunikowanie się poprzez język, nie jest możliwe. I to jest właśnie ta utrata tego człowieczeństwa jest samotnością u tego bohatera. Dla każdego może znać być co innego. To znaczy dla jednych z nas utrata bliskich, znanych nam widoków, krajobrazów, jak lądujemy gdzieś daleko od zapachów, kolorów i barw, które są nam bliskie. Czasami jest to, czy tam zazwyczaj pewnie, kwestia bliskich osób. Jednym wystarczy, że porozmawiają przez telefon, ale drugi musi mieć cały czas tę bliską osobę przy sobie. Jednemu wystarczy jedna osoba, drugi musi mieć ich wiele. Ale to myślę, że jest bardzo właśnie jakbyśmy nazwali tak wewnętrznie w sobie, co dla mnie jest źródłem samotności, co sprawia, czy sprawić może, że będę samotnym, i przez to popatrzeć na swoje człowieczeństwo. I przez to myśleć o tym, jakim ja człowiekiem mogę być. I odnosić to tylko do siebie. Tylko do siebie. W tym, co Dajmon powiedział, myślę, że warto zwrócić uwagę na parę wątków. Zacznijmy może od tej kwestii, bo rzeczywiście był ten cytat tutaj: ta ziemia nie przyrzekła mi nieśmiertelności, i w ogóle ten cały wątek odzwyczajenia się człowieka od śmierci czy od starzenia się. I ten paradoks, że wręcz ubóstwiamy obecnie naturę, a zarazem uciekamy od niej w sztuczne utrzymywanie. To jest, przepraszam, to chyba tak mi teraz przyszło do głowy, może w kontekście właśnie Bożego Narodzenia, że najlepszym symbolem naszej nowoczesności jest sztuczna choinka. Upieramy się, żeby ta sztuczna choinka wyglądała tak jak naturalna, bo
nie podoba nam się, że się sypią igły. Nie akceptujemy starzenia się tej choinki. My chcemy mieć z tej choinki tylko to, co nam się podoba. Ona ma być ładna, ona, im ta sztuczna choinka, tym lepsza, im bardziej podobna do naturalnej, ale eliminujemy sypanie się igieł. To jest nieakceptowalne. No jak ona może nam się zestarzeć i bałagan w domu zrobić, i to jest nieprzyjemny widok, taka osypana z igieł choinka. Nie chcemy na to patrzeć. To jest dobra analogia, dlatego że nie dosyć, że nie chcemy sypiących się igieł, których trzeba zamiatać, to nie chcemy na przykład podlewać choinkę, dbać o choinkę. Tym bardziej, że wiemy, że czy mówimy o prawdziwej, czy o sztucznej choince, to święta miną i choinkę trzeba wyrzucać. Czyli ten element śmierci będzie, więc zdaje się nam, że po prostu robimy sobie pewne ułatwienia. I tak samo jest, bo jeżeli chodzi o metody, jakich Diamond wskazał, tak, bo to o sztuczne utrzymywanie jakiegoś, czy wręcz nawet nie utrzymywanie, tylko sztuczne poprawiania zastanego stanu, czyli przede wszystkim uciekamy przed nie tylko starością czy śmiercią, ale wręcz pracą nad sobą. Tak, bo chodzi o to, że ma być szybko i łatwo. Efekty, do których... Tak, bo to chyba jest tak, że my po prostu żyjemy w kulturze bez wysiłku. Bo ja chcę, bo mi się należy, bo ja czuję, bo dlaczego mam tego nie mieć? Ale bez wysiłku. Tak, to nie jest czas Stasi Pozowskiej. Jest czas dokładnie wręcz przeciwny. Ma być bez wysiłku. I tak samo właśnie na przykład taka podróż do Pragi, jaką opisuje Camus, o której zresztą pisze, że ale i Praga, i ona, czyli Italia, są mi jednakowo drogie i nie potrafię oddzielić mojej miłości światła i życia od intymnego związku z rozpaczliwym doświadczeniem, który chciałem opisać, to my byśmy współcześnie chyba opisali tę podróż do Pragi jako klęskę, to znaczy żądamy zwrot. Agencja się nie spisała. Było strasznie. I gdy myślimy w ogóle o takim doświadczeniu obcości i samotności, to w pewnym sensie cała dziedzina, czy też cały przemysł turystyczny polega na tym, że świat staje się coraz mniej obcy. Że coraz trudniej jest tak naprawdę za pośrednictwem podróży oderwać się od tego, do czego żeśmy się przyzwyczaili i przeżyć dokładnie to, o czym pisał Camus. I to nie było przyjemne przeżycie, ale na pewno wzbogaciło właśnie owe człowieczeństwo. I teraz a propos tej śmierci, bo tutaj cały czas a propos wywodu Daimona, warto zaznaczyć, że jednym z powodów, dlaczego w czasach Camus i zresztą w tych krótkich opowiadaniach Camus śmierć była czymś nie tyle faux pas czy tragicznym, co po prostu naturalnym elementem codzienności, jest dlatego, że każdy mógł odnieść się do tego zjawiska wśród swoich bliskich, w kręgu swoich bliskich. Oczywiście w tym opowiadaniu o podróży po Czechach i po Italii śmierć pojawia się nagle i to jest śmierć człowieka obcego względem głównego bohatera, ale w poprzednim opowiadaniu mieliśmy do czynienia ze śmiercią ojca głównego bohatera. I dążę do tylko jednego, że skoro już śladem Daimona czynimy takie porównania między latami, kiedy żył i pisał Camus, a latami współczesnymi, czyli naszą współczesnością, to bohaterowie Camus odczuwają samotność w świecie, w którym w sumie trudno jest się osamotnić. Natomiast współcześnie to
Wszyscy są bardzo samotni, tylko są przekonani, że nie są osamotnieni. To znaczy, to wyobcowanie, które jest w pewnym sensie cechą zasadniczą współczesnego człowieka, znaczy my nawet nie widzimy, tak, bo jakby to powiedzieć, na zachodzie Europy typowe jest takie zjawisko jak odseperowania czy odstawiania jeszcze za życia osób starszych i to w taki sposób, że zjawisko śmierci, gdy nadchodzi, to w takim sensie codziennym nie jest odczuwane tak dogłębnie, dlatego że już ci starsi od dłuższego czasu zostali przysłowiowo odstawieni na półce, jeżeli chodzi o życie codzienne młodszego pokolenia. I tym samym właśnie to młodsze pokolenie nie przeżywa aż tak bardzo ich śmierci, bo już dawno żeśmy odczłowieczyli owe starsze osoby jeszcze za ich życia. Przestajemy ich traktować jako ludzi nam bliskich, a zaczynamy traktować jako zjawisko. Tak, bo myślę, że to też jest kolejna miara. Inna miara człowieczeństwa. Człowiek jest człowiekiem, bo jest użyteczny. Jeśli nie jesteś już użyteczny, no to przestajemy cię traktować jako człowieka. Przestajemy się do ciebie odnosić jako do człowieka. Zaspokajamy twoje potrzeby, ale na poziomie zwierzęcym. Dostajesz odpowiednie dla siebie jedzenie, masz ciepło, sucho, bezpiecznie, kropka. Tak, jakby to jest, to odczłowieczenie starości jest nadzwyczajne. Jakby patrząc w takim szerszym kontekście mówienia o tolerancji, równości, akceptacji, wszystkiego poza tym, co na pewno nas wszystkich spotka. Bo co jak co, ale starość i śmierć, zakładając, że umieramy z przyczyn naturalnych, tak, to starość i śmierć nie ominie nikogo. I nagle to, co dotyczy wszystkich, jest wycięte. Ma być niepokazywane. I oczywiście pojawiają się takie trendy, nie wiem, akceptuję moje siwe włosy. No i fajnie, tylko że, bo rzeczywiście czasami te siwe włosy pojawiają się bardzo wcześnie, tak? Są osoby, które w wieku już 20 lat mają, pojawiają się te siwe włosy, a czasami wcześniej. Tylko że akceptacja moich siwych włosów nie jest akceptacją starości. Bo jeżeli akurat mi dobrze w tym kolorze, to dobrze mi w tym kolorze, bo są z kolei osoby, które po prostu na ten jasny, taki biało-siwy kolor się farbują. Więc to jest tylko jakaś maskarada. To jest coś... Ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, ze zwiedzania jakiegoś tam dworku, pałacu, czegoś, nie pamiętam dokładnie, co to było za miejsce. I tam był, no, wówczas te łazienki, no, te pokoje kąpielowe, jakieś tam salony. I była taka opowieść o tym, jak to lokalna hrabina właśnie, a to się kąpała w zimnej wodzie tylko, albo spała, no, żeby się nie zestarzeć. I dla mnie jako dziecka było takie małe dziewczynki, ale fajnie, że ja nie żyję w tak dziwacznych czasach, że kobiecie przychodzi do głowy, żeby kąpać się tylko w zimnej wodzie, żeby się nie zestarzeć. I po czym co? Mało, że tam zimna woda to drobiazg, ale masz też wydać wszystko, co zarobisz na udanie się do specjalisty, który będzie zmieniał twoją twarz tak, żeby nikt nie poznał, ile masz lat. Nie może być widać po twojej twarzy, ile masz lat. Jak bardzo wyparliśmy to. Były takie momenty, to jest bardzo kulturowe i to w takim szerokim pojęciu, to znaczy dotyczącym nas ludzi globalnie wszystkich, we wszystkich kulturach. Inaczej się ubiera małe dziecko, inaczej dorastające. Człowiek
dorosły w sile wieku, starzec, tam różne takie atrybuty. Bardzo nam się to nie podoba. Bardzo nam się to nie podoba, żeby było widać, ile my mamy lat. To znaczy, jesteśmy w takim punkcie, ciekawe, co będzie następne, tak swoją drogą, że u młodszych, tak, te dzieci, te nastolatki bardzo chcą wyglądać starzej niż mają, więcej chcą wyglądać na więcej lat niż mają w rzeczywistości. Z kolei jak się przekroczy ten próg, to chcemy wyglądać uparcie na mniej niż mamy. Żeby tylko nikt nie wiedział, ile mamy lat. Tak? To żeby nikt nie tak jakby to była jakaś hańba mieć tyle lat, ile się ma. Tak? Jakbyśmy mieli tych lat zawsze za mało albo za dużo. Wydaje mi się, że kluczowy tutaj jest jednak to pojęcie wysiłku, dlatego że taką stereotypową kontrą wobec wywodu Daimona jest, że ale czy to oznacza, że w ogóle nie ma sensu, ażeby człowiek zadbał o siebie pod żadnym względem. I chyba sęk w tym, że o ile owe dbanie wiąże się z wysiłkiem, to ten sens jest, a o ile owe dbanie wiąże się z szybkim wypełnieniem, czyli bezwysiłkowym wypełnieniem jakiejś zachcianki, to nie. Ale może tutaj nie zbaczając z tematu, tylko zmieniając jego treść z powrotem na ten wątek podróży, bo właśnie tak jest z podróżami. I tutaj w tym krótkim opowiadaniu widzimy, jak podróżujący autentycznie, nie dosyć, że autentycznie reaguje, w jednym wypadku bardzo negatywnie, w drugim wypadku bardzo pozytywnie na podróż, ale proszę zauważyć, że główny bohater ani razu nie skarży się, że ta pozornie nieudana podróż do Pragi była zła, w takim bezsensowna. Ani bezsensowna, ale też nie ma takiego roszczeniowego podejścia, że strata czasu, zwrot znaczy, pieniędzy. Że wszystko, co nie jest komfortowe, jest niepotrzebne i należy zlikwidować. Tak. Wręcz przeciwnie. Tak. Nazywa rzeczy po imieniu. To było, mówiąc właśnie w tym sloganie, no, bardzo niekomfortowe. Musiał wyjść ze swojej strefy komfortu i to jest wartość. I współcześnie komfort jest głównym kryterium oceny podróży. A niegdyś wydaje mi się, że podróż istniała po to, ażeby przede wszystkim doświadczyć przygodę. Tak? A wiadomo, że przygoda wiąże się z wysiłkiem. I to jest taka metafora na wszystkie zła, które zaszły w kulturze. Dlatego, że ja rozumiem ideę marketingu, tak, że odpowiadamy na popyt, ale chodzi mi o treść owego popytu. Ale marketing to też jest kreowanie popytu. Tak, tylko Poczekaj, bo to jest strasznie, strasznie ważne. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy pamięta czasy, kiedy nie było idei kawy na wynos. Nikt tego nie robił. Nikt nie potrzebował iść chodnikiem z kubkiem z papierowym, tak? Kubkiem po ulicy. To jest w ogóle niewygodne. I nagle po 2000 roku przy różnych mediach co druga gwiazda spacerowała z kubkiem ze Starbucksa w ręku. Został wymyślony cały obszar, wykreowana potrzeba, której nikt nie miał. Nikt tego nie potrzebował, ale teraz no, jakby to jest w ogóle wiesz, no, synonim udanego spaceru. Idę z plastikowym kubkiem. Tak, kreowanie potrzeb oczywiście istnieje, ale przede wszystkim wydaje mi się, że ówczesna moda na kreowanie potrzeb jest wynikiem popytu na kreowane potrzeby, które z kolei powstało, dlatego, no że... No wiadomo, nie każdą potrzebę da się wykreować, tak? To nie jest tak, że mamy... No, nie w każdych czasach... Znaczy, jakby ktoś teraz próbował wykreować potrzebę noszenia dużego kapelusza z piórem, to by się nie udało. To jest niewygodne. Znaczy, mi bardziej chodzi o to, że co stoi u źródła popytu
na kreowanie potrzeb, na kreowanie popytu. I wydaje mi się, że to, co stoi u źródła popytu na kreowanie potrzeb, czy na kreowanie nowego popytu, jest olbrzymia pustka a propos tej samotności, tak? I między innymi dlatego, że pozbawiliśmy, tak? Bo jak ja używam takie pojęcia jak wysiłek czy przygoda, to tak naprawdę to jest treść. To jest treść, że coś się stało nam, coś się wydarzyło, przydarzyło nam podczas podróży, podczas danej aktywności. Założyliśmy sobie jakiś cel i musieliśmy podjąć jakiś wysiłek i w trakcie przygoda jest objawem życia. Tak. W trakcie podejmowania wysiłku musieliśmy na przykład może skorygować nasze pierwotne założenia, nawet skorygować założenia dotyczące celu. Może nauczyliśmy się nie tylko czegoś o świecie, ale tak jak tutaj główny bohater za pośrednictwem tych podróży nauczył się czegoś o sobie. Natomiast w takim świecie, w którym z góry zakładamy, że przygoda równa się niebezpieczeństwu, równa się braku wygodzie, że... Ale to poczucie niebezpieczeństwa, że jest czymś złym. No tak, tak, tak. Tak, że to jest... Bo też, to też jest taka ciekawostka, że ja teraz trochę upraszczam, ale w czasach, kiedy podróż była o wiele droższa niż koniec XX wieku, początek XXI wieku, to ten, którego stać było na podróż, zwykle był tym, który nie potrzebował gdzieś pojechać, żeby odczuć wygodę. Tak, to znaczy chodzi o to, że ludzie nie podróżowali dlatego, że byli wymęczeni 8-godzinnym dniem pracy i potrzebowali poleżeć na jakiejś plaży czy pochodzić gdzieś po jakichś atrakcjach. Ludzie, których stać było na podróż, zwykle podróżowali właśnie w poszukiwaniu przygód i ażeby zobaczyć na własne oczy i doświadczyć samemu rzeczy, czy też miejsca, o których czytali w książkach. I to w książkach chociażby z historii. To jest coś zupełnie innego niż to, co się ukształtowało pod koniec XX wieku i na początek XXI wieku. All inclusive. Tak. Podróż stała się elementem utrzymującą produktywność klas robotniczych. Tak? To znaczy... Wiadomo, musi być jakiś urlop, muszą... Żeby wydajność nie spadła. Więc organizujemy i odpoczywamy. I na 2 tygodnie pod palmę i z powrotem. Tak, tak, tak. I udajemy przy okazji, że to jest ubogacanie się, bo w sposób bardzo bezpieczny, bardzo ogólnikowy dowiadujemy się o innych kulturach, które na całe szczęście okazują się bardzo podobne do naszych. Może na koniec pytanie do Was i zapraszamy w komentarzach. Oczywiście zapraszamy do tego, żebyście pisali, co sądzicie, jakie są Wasze wrażenia, przemyślenia. Żebyście pisali, co tylko chcecie. Co tylko chcecie, ale jeżeli komuś by się zachciało, to może też odpowiedzieć na następujące pytanie. Czy rzeczywiście jest tak, że gdyby nie przemiana podróżowania w czynność utrzymującą produktywność klas pracujących, to podróżowanie mogłoby i dalej wyglądałoby tak jak w tym krótkim opowiadaniu Camille, dzięki czemu można by mieć nadzieję, że jako wysiłek i przygodę posłużyłaby człowieczeństwu, a nie tylko wzrostowi wydajności pracownika? Czy też krótkie opowiadanie Camille sugeruje nam, że tylko osoby wyjątkowo uwrażliwione będą mogły wzbogacić się w ten właśnie sposób podróżując? To jest takie pytanie, które powstaje na marginesie naszych uwag czy naszej dyskusji z Daimonem.
Dlatego, że my żeśmy w pewnym sensie zajęli się taką dyskusją o kulturze podróży i o tym, jak kultura podróży się zmieniła. Ale jeżeli ktoś podejmie wysiłek, to może dalej odbyć podróż taką, jaką widzi ją Camus i z takim skutkiem, jakim sugeruje tutaj Camus. Więc może problem polega po prostu na tym, że to nie brak możliwości, tylko brak chętnych. Co jest oczywiście wielkim pesymizmem. Jak wy to widzicie? Bardzo jesteśmy ciekawi waszych przemyśleń. No i jak zawsze wszystkim komentującym, słuchającym dziękujemy. Jeżeli ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to zapraszamy do zasubskrybowania. Jeżeli ktoś słucha nas po raz pierwszy albo dopiero zaczął nas słuchać i jeszcze nie usłyszał tego, to przypominamy, że często tworzymy też odcinki na zamówienie, ale to też zapraszamy do zamawiania, do pisania, jakie tytuły, jakich autorów, o jakich tytułach, o jakich autorach byście chcieli usłyszeć odcinek w przyszłości. I do usłyszenia w następnym odcinku Humanisty na emigracji.